Tutaj Łuka nam tłumaczył, że jeżeli wjedziemy w skrzynkę TNT, to mamy wciskać L1 i R1 w tym samym czasie, bo wtedy zrzucimy z siebie TNT i TNT walnie w kogoś innego. Ale tak, jak sami zresztą przed chwilą słyszeliście, Akuaku nam pogratulował, a pojawił się Łuka. Tak więc to jest coś, o czym wam właśnie już tłumaczyłem. I witajcie, aligatorki! Teraz trzeba z wami się skonfrontować w moim ulubionym poziomie Sewer Speedway, do którego w tym momencie zajeżdżamy. Joist up! Collecting 10 Wumpa Fruit will make your power-ups more potent. I to jest chyba właśnie wycięta linia z jednego z dialogów Aku/Ukałka, gdzie oni tłumaczą o 10 Wumpa Fruit. Zresztą my sobie ten dialog jeszcze wysłuchamy, jak pojawi się on. Bo on się pojawia w tej grze, w tym remake'u po zdobyciu albo Cetera, albo relikty. Bo to jest jakby, wiecie, do wyboru, że albo jak zbierzecie sobie reliktę, albo żetonik Ceter, to w tym momencie się pojawi Aku/Ukałka, którzy wam coś takiego właśnie wytłumaczą. I mamy w tym poziomie mafiozów oraz krokodyle, które się również tutaj pojawiają. Teraz uwaga, fun fact. Nie wiem, czy wiecie, ale w oryginalnym CTR-ze było coś takiego, że każda postać miała swoją trasę, co nie? Na przykład mamy Tiger Temple, które należy do Pury, nie do Tajniego, tylko do Pury. Żebyście nie byli zmyleni, że wiecie, Tiger i Tiger to... to może być Tajni, że Tajni ma w tej grze swoje dwie trasy. Znaczy, na dobrą sprawę trzy, no bo jeszcze liczmy sobie Tiny Temple. Ale nie, Tiger Temple to jest trasa należąca do Pury. Crash Cove, jak sami zresztą widzieliście, to była trasa należąca do Crasha. Rose Tubes należy do Reaperadu. No i właśnie, i o co z tym chodzi? Otóż każda z tych postaci miała swoją trasę, ale takie trasy jak Sewer Speedway nigdy do nikogo nie należały. I tutaj przychodzę do was z taką mini ciekawostką. Otóż widziałem kiedyś filmik, który właśnie tłumaczył coś takiego, że prawdopodobnie ta trasa, przez którą teraz przejeżdżamy, należy do Pinstripe'a Potoru przez pryzmat tego, że występują mafiozi. Tak, jest to troszeczkę, można by powiedzieć, takie przekombinowana teoria czy coś, ale wydaje mi się, że byłaby w miarę okej, tym bardziej, że nie bez powodu ci mafiozi tutaj są jednak. A to by było trochę dziwne, że poziom, który nie należy do Pinstripe'a, w którym są mafiozi, nie? Wiecie, poziom nie należący do Pinstripe'a występują mafiozi. To by było trochę ciekawe. W ogóle też kolejna taka mini ciekawostka. Ten skrót w ogóle jest trochę dziwny, bo on se działa kiedy chce, tak na dobrą sprawę. Nawet możesz mieć nie wiadomo jakie turbo w dupie. Jeden fałszywy ruch i praktycznie możesz nie dolecieć. I tak, tutaj jeszcze występują te robociki z Crasha 2, które atakowaliśmy spin atakiem. I w taki oto sposób właśnie ukończyliśmy wyścig w 2 minuty, 2 sekundy, 45 setnych sekundy i z takimi oto czasami na okrążeniach. Local Race Competition. Completion, sorry. I zdobyliśmy 43 umpa końsy. Więc ruszajmy zatem dalej. Show your moves, hoping right at the top of a ramp or a large bump will trigger a trick jump, which will provide a speed boost once you land. Jak chcecie, możecie sobie to przetłumaczyć, o co z tym chodzi. Wydaje mi się, że tu chodzi o skakanie i dodatkowy boost, kiedy będziemy, wiecie, nie wiem, skakać i w jakiś sposób uzyskamy dodatkowy boost. I mamy tutaj Grizzly, Polara oraz Purę, która jest, no, w takie fajne kropki. Cały Reaper. Mówiłem wam w ogóle o tym, że kiedyś on miał mieć swój głos?
W sensie, że Naughty Dog za czasów właśnie Retro CTR-a miało coś takiego, że chcieli wprowadzić do niego, że Reaper umiał ogólnie mówić. Aczkolwiek twórcom się nie spodobał ten pomysł, bo głos Reapera był taki inny. Ale jak znajdę filmik, to wam go podlinkuję w opisie i w komentarzu. Więc małpki, przeszkadzajcie każdemu, komu możecie. Ja jadę za ten czas rozprawić się z Reaperem Ru, żeby mu pokazać, kto tak naprawdę jest lepszy. Demolition time. Shoot a bowling bomb or tracking missile at a TNT crate. A baker to blast it out of your way. No a coś tutaj o skrzynkach TNT, że chyba tu chodzi o to, że jak będziemy atakowali jakąś bombą w TNT, to on od razu wybuchnie, czy coś ten deseń. Nie wiem. To już widzieliśmy, tą pokazówkę. Reaper ma dalej swój defaultowy strój. Myślałem, że on, nie wiem, pokaże chociaż strój, wiecie, ten taki z Crasha dwójki, co miał. I tak, jak widzicie, konfrontacja z nim jest dosyć trudna. Z tego względu, że on od razu po rozpoczęciu wyścigu prosto w twój ryj wystawia TNT. Ale ja temu zaradzę zaraz. Jak go, kurde, dogonię w jakiś sposób. Dobra, dogoniłem go, bo go spowolniłem. Ale nie wiem, czemu zdjęcie Reapera Ru tutaj, które jest w lewym, że tak powiem, powiedzmy rogu, chociaż to nie jest róg. Po prostu po lewej stronie, jak jest to zdjęcie Reapera Ru, to jest moim zdaniem lepiej zrobione niż w oryginale, jak mam tak sobie przypomnieć. Tak szczerze. Bo w oryginale to tak trochę dziwnie wyglądało to zdjęcie, jak mam sobie teraz przypomnieć, a tutaj to chociaż... Nie wiem. Lepiej po prostu to wygląda. Okej. Ale teraz jak widzicie, go skrótem porubiłem, więc on już chyba mnie nie dogoni, aczkolwiek jest jakaś szansa, że on... może cię dogonić. Ej! On wjechał w TNT, po czym on je zrzucił. Czyli bossowie mogą też zrzucać TNT na hardzie. Kurde, ale oni tutaj utrudnili ich trochę. No dobra. Mamy 33 Wumpa Coinsy, więc zobaczymy, co ciekawego i mądrego nam Reaper Ru powie. Reaper Ru się bardzo wykazał w tym momencie. No, powiem szczerze, że jego wypowiedź była tak piękna, że aż mi łzy w oczach się pojawiły. Reaper Ru, ty jesteś po prostu geniuszem. Naprawdę, Reaper Ru, jesteś taki fajny. Nie, mówię autentycznie, ja mam aż łzy w oczach. Wy niestety tego nie zobaczycie, bo mnie nie widzicie. Congratulations on opening this new area. Here you will find four more tracks to race. Good luck! A to ci heca, bo generalnie gdy nagrywałem poprzednią sesję nagraniową, to tutaj mi się Ukauka wtedy pojawiła. W sensie wtedy mi się pojawiła, a tutaj mi się pojawił Akuaku. Kiedy, wiecie, odblokowałem sobie bramę. Collect every crystal in the arena before the time runs out. If you get them all, you will win a prize. I tutaj też była Ukauka. W sensie tutaj był też Ukauka, a teraz mamy Akuaku. Może po zdobyciu fioletowego CTR-a się pojawił Ukauka, chociaż to jest taka szansa 50-50. Prędzej się pojawi Akuaku, ale nie chcę też za bardzo przeceniać tego. To już jest też coś, co czytałem i mamy prezentację School Rock. Coś, co się nie pojawiło w oryginalnej wersji, ponieważ... powody. Więc jak widzicie, School Rock jest troszeczkę utrudnione, ponieważ tym razem nie mamy minuty i tam bodajże 10 sekund, 14
minuta, minuty i 15 sekund. Tylko mamy w tym momencie 55 sekund na ukończenie całej trasy i zebraniu całych 20 kryształów. I coś czuję, że ja już to zwaliłem do takiego stopnia, że zaraz trzeba będzie restartować. Ale nie oceniajmy książki po okładce. Czy ta muzyka w ogóle nawet nie zdąży się rozkręcić? I to jest trochę taki minus moim zdaniem, bo jednak soundtrack w tym poziomie jest bardzo w porządku i szkoda, że on nie zdąży się nawet rozkręcić. A już go zaraz skończymy. O ile mi się uda go skończyć, rzecz jasna. Of course. I nie uda mi się tego skończyć. Nie ma tego możliwości już. Widzicie, nie zdążę, kurde. Przez jeden fail cierpią wszyscy. Zapamiętajcie to słowo. Więc czas na próbę drugą. Skoro za pierwszym razem się nie uda, to za drugim razem pewnie się uda. A gdzie tam, kurde, ominąłem jeden kryształ? I co jest grane? Czyżby jakaś klątwa na mnie spadła? No dobra. Teraz jakoś już idzie. Mewy, kurde, mewy, walone mewy. I tam w ogóle małpy są jeszcze tu przy okazji. I tu tubylcy. Co oni w ogóle tu robią? Może to jest ich jakieś plemię? Nie mam zielonego pojęcia. Chyba, że te tereny są w jakiś sposób przeczesane przez samego, że tak powiem, wodza wioski Papu Papu. I kraby tutaj są. O nie, to są te kraby z tego... Boże, z tego teledysku. Nie wiem, czy wy kojarzycie taką muzykę z krabami, gdzie pojawiają się kraby na wyspie i one zaczynają tak tańczyć. Jest to taka, kurde, patologiczna muzyka. No może nie patologiczna, ale po prostu jest muzyka. I ona jest często memowana właśnie. Nie pamiętam jej tytułu, ale wiem, że lubię sobie ją posłuchać. 20 łumpa końców. No trochę słabo, no ale... Nie będę narzekał. To już czytaliśmy sobie, więc pozwólmy, że sobie to wyedytujemy. Mamy w tym momencie fioletowy CTR i nie ma nikogo innego na podium poza mną. W sensie poza pentapingwinem. X. The more Wumpa fruit you collect, the faster your cart will go. If you collect and hold 10 Wumpa fruits, you'll be juiced up and your power up will become more potent. Kurde, ja jestem jak jakiś medium. Dosłownie, przewidziałem to, że się pojawi trzeci raz Aku Aku. Dobra, chwilowo żegnamy sobie Insanity Beach. I notka dla was, nie będę robił w tym let's playu, nie będę wam pokazywał wszystkich CTR-ów. Po prostu będę pokazywał wam tylko fioletowe, ponieważ w tym let's playu na pewno wam pokażę CTR-y z poziomów scenka. Ponieważ w poprzednim let's playu już mieliście krótki, przyspieszony gameplay z CTR-ów, z CTR-a. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi, a mam nadzieję, że wiecie. Więc na pewno sobie relikty będziemy pokazywać. To ja jestem wam w stanie powiedzieć, że relikty na pewno wam pokażę bezproblemowo. I co? You must first collect the required number of relics to race this track. Ale ten Aku Aku się uwziął na tego pingwina. Kurde, chyba jest zakochany w tym Heihachi pingwinie. Dobra, jesteśmy teraz w świecie, który jest transformacyjny, ponieważ to on informuje gracza, że zmieniamy świat. I na dobrą sprawę, jeżeli mogę tutaj wtrącić swoje jeszcze parę groszy, to ten świat jest po prostu w teoretyce ostatnim światem, ponieważ jak widzicie, tutaj nie mamy nic odblokowane, więc yeah. You don't have the four boss keys to open this door. Beat each boss to get a key. And when you have all four keys, come back here to race Oxide. O, tutaj Uka zrobił coś bekowego, bo on tak, wiecie, on tak trochę pomachał w lewo i w prawo, co oznaczało taki gest, że nie, tu nie wjedziesz, bo nie masz czterech, kurde, kluczy. I kogo my tu mamy? Mamy tutaj jakiegoś ptaszka i asystenta Cortexa, któremu miecz utknął. A, no i mamy jeszcze hologram Oxide'a. Zapomniałbym.
Dobra, lećmy w takim razie dalej, ale tłumacząc dalej, co się jeszcze w tym let's playu pojawi, to na pewno relikty bez żadnego montażu, ponieważ na nich sobie zrobimy Q&A. Tu jest małpa i druga małpa. Albo orangutany. To jest na pewno ten, małpa z Króla Lwa, mówię wam. Tak, pokażę wam wszystkie relikty bez żadnego montażu, ponieważ na nich sobie zrobimy Q&A. CTR-ów z Team Racing wam nie pokażę, ale natomiast pokażę wam CTR-y z Nitro Karta w montażu, jaki pokazał się w Medium. Aczkolwiek trasy z Nitro Karta będziemy w normalny sposób robili też na reliktach, ponieważ na nich też również będzie Q&A, więc miejcie to na uwadze. No dobra, to co? Lecimy sobie teraz na pierwszy poziom stąd, czyli na Coco Park. Na najbardziej cukierkową trasę. Ta, nie pojawiłem się teraz na loadingu, dlatego że była tutaj kolejna wskazówka, która się powtórzyła, czyli To Perfection, który już sobie czytaliśmy. Kto tym razem jest jako pierwszy? Polar, Cortex, Coco, Tiny Tiger. W ogóle kostium tego Tiny'ego Tigera jest zarąbisty, ponieważ to jest troszeczkę taki, nie wiem, Tiny Rockowiec czy coś takiego. Serio, on trochę przypomina taką typową gwiazdę rockową, która, nie wiem, nosi właśnie takie łańcuchy, wiecie o co chodzi, nie? Ogólnie, jeżeli chodzi o jakieś ciekawostki odnośnie Coco Park, to tutaj mamy pierwszą z nich, czyli pojawienie się tego zamku, który jest w tle, tutaj jak widzicie, droga do zamku. I to trochę mi przypomina Gonna Beat Coco, wiecie, ten usunięty poziom z Crash'a to Insanity. Mamy tutaj właśnie taki tunel, gdzie jako ściana to tutaj woda jest. W sensie, że wiecie, taki wodospadzik malutki. Posągi oczywiście Coco, które się pojawiły, których nie było w oryginale. No i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o takie mini ciekawostki. To w ogóle jest fajne, ten tutaj, taka fajna sekcja z Coco. I tutaj pojawia się te takie namioty z tego Toad Do Village. Znaczy Toad Village z Crash'a Trójki. Co mi się tak dzisiaj język plącze, kurde. Cholera jasna. Ostatnio mam takie dni. No ale to wiecie, to też dlatego się dzieje, że zależy mi, żeby LPG był jak najlepszy, że tak powiem. Żeby wiecie, tu sobie trochę pośmieszkować i tutaj trochę wprowadzić czegoś takiego, by ludzie nie wyszli jako tempoty z tego let's playa, tylko żeby powiedzmy jakąś lekcję wynieśli. A, i dzisiaj mamy plus 20% tych tierów. Przyda mi się to na online, kiedy dzisiaj pojadę. Znaczy, w sensie dzisiaj pojadę na 100% na online. To już było, więc. A nie, czekajcie, tego nie było, ponieważ tutaj mamy możliwość. Aha! Ta chyba wskazówka tłumaczy o tym, że mamy możliwość chyba do stania się do klasycznego trybu, ponieważ tak, mamy ogólnie 4 tryby. W Adventure Mode mamy Easy, Medium, Hard oraz Classic Mode. Tak, to jest to, co, o czym chciałem wam powiedzieć. No i mamy Purę i Polara na podium. Te postaci już były, więc skipnijmy sobie to. Congratulations! You win a trophy! To get around a tight turn or to face a direction quickly, use the brake slide by pressing and holding the brake button while turning hard. Ta wskazówka pojawia się w momencie, kiedy zdobywamy 7 trofkę w całej grze. I mamy tutaj skaczącego tygryska, który, nie wiem, utknął albo coś w ten deseń? Nie mam zielonego pojęcia, ale to jest takie słodkie. I mamy tutaj paszczę Cortexa? Nie, nie wiem, czyje to są paszcze. No i tutaj mamy zablokowany z miejsca poziom. I to jest coś, o czym wam mówiłem, czyli tutaj mamy bramę, która nas zabierze do trzeciego świata. Tak, zabierze ona nas do trzeciego świata, aczkolwiek do tego świata możemy się jeszcze w Insanity Beach dostać. I mamy tutaj ładne domki. Tak, takie domki dżunglowe.
albo to są takie wieżyczki i mościk, który nie wiem gdzie zaprowadza, ale fajnie wizualnie to wszystko wygląda. I mamy nasz poziom, który nas czeka od początku przyjazdu tutaj, czyli Tiger Temple.